Boże, że nam się udało z bagażem doświadczeń wspólne życie splatać, przejść przez najgorsze, by dostać najlepsze i czuć swych serc bliskość po 40 latach. W radości i smutku, dostatku i biedzie, w dni pogodne i dni niepogody. Ty przy mnie, ja przy Tobie, doczekać i świętować rubinowe gody. Jak dobrze czuć Twoją bliskość pośród przemijania, małe radości w wielkie szczęście zmieniać. Witać z nadzieją każdy nowy dzień i nie zapomnieć o swoich marzeniach. Bo miłość to droga, która nie ma końca. Nie zważa na przeszkody, nigdy nie ustaje. Pragnie się odnaleźć, kiedy się zagubi. Pokonuje słabości, gasi wszelkie żale. Przy kominku serca ogrzej myśli moje. Cieszmy się tą chwilą, niech nie będzie smutno. Póki mamy siebie, to jest najważniejsze. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Urszula Jaworska. Pani Urszula w dłoniach trzyma czwarty tomik. Tak. Echo. Echo. Skąd tytuł? Echo, może po mnie zostanie echo, ale tak jak tu widać na okładce, echo w tym lesie, to jest mój ulubiony las. Chodzę tam na grzyby, lubię tam spędzać czas z przyjaciółką, z wnukami. No jest tam wiersze echo. Przesycone są właśnie rodziną, ludźmi, otoczeniem. Tak to ma wyglądać? To czuję tak. W sercu? To czuję w duszy? Życie. Takie życie, panie redaktorze. Może powiem teraz coś za dużo, ale chyba Rejmont też tak zaczynał. Pisał gdzieś tam po wioskach, po strzechach. No akurat tak. Moja wieś jest również mała, malownicza. No strzech już nie ma. Dom kryty eternitą. Domy kryte eternitą albo już nawet blachą. Który tomik był najgorszy, jeśli chodzi o powstanie? Pierwszy czy czwarty? Najgorszy. No, początki zawsze są trudne. Pisałam tak, prawdę mówiąc, rymowałam od dosyć dawna, ale to tak dla siebie, do szuflady. Bałam się trochę, co ludzie powiedzą? Bałam się, oczywiście, że o, tam pismak się znalazł jakiś. A jak jest teraz? Jak to pani dzisiaj odbywa? A teraz? To jest moja pasja. To jest moja pasja, ja to lubię. A jeszcze jak mam takich wspaniałych czytelników, że ludzie chcą czytać, proszą o jeszcze, o więcej. No to ale buduje. Ale to może dlatego, że w pani wierszach jest coś innego. One są zupełnie inne. Proste. Tak jak ja jestem prosta, tak samo są moje wiersze. Mówiące o życiu. Pani Ulu, pisze pani, ale również czynnie działa pani, funkcjonuje w zespole śpiewaczym. Tak. To zespół Dobrynianki. Dobrynianki, tak. Czy to pomaga w pisaniu, czy to pomaga po prostu być sobą dalej, tak jak jestem? Również. Często też wyjeżdżamy zapraszani do innych zespołów i na każdą okazję swoim koleżankom powstaje wiersz o nich. Dzisiaj wiersze dedykowane mężowi, siostrze, wnukom, tak, koleżankom. Tak. Koleżankom, przyjaciołom. Jak one tak. Najczęściej powstają? Kiedy? Jakie są takie momenty? Najczęściej powstają w nocy, a notatki to robię sobie co dzień. Chodzę, notuję, przychodzę, muszę zapisywać. Ja na komputerze nie piszę. Chociaż publikuję już na Facebooku. Mam swój profil i no. Czyli duże. Znajdziemy ten profil. Tak, oczywiście. Pani Ulu, dzisiaj kilka podziękowań, padło kilka nazwisk. Komu należą się podziękowania za ten czwarty tomik, ale w ogóle za to, że może pani pisać, że są ludzie właśnie, którzy doceniają. Którzy tak, chcą. Najbardziej to w tym wszystkim mi pomaga Wojtek Kobylarz, nasz historyk, regionalista. On to wszystko redaguje, koreguje, scala i wychodzi coś takiego. Wychodzi coś takiego, tak. Gdybyśmy mogli opisać, ile w tym najnowszym tomiku jest wierszy,
jak są posegregowane, o czym najczęściej opowiadają? O przyrodzie, o życiu, o świecie, no o rzeczywistości nawet. Widzę, że są nawet delikatne grafiki. Tak, to są zdjęcia mojego, to telefonem robione, ale jak spaceruję często nad tą swoją kochaną rzeką Krzną i cykam sobie te zdjęcia. I później to są moje słoneczniki z ogrodu. Myśli Pani, że dzięki Pani wierszom, dzięki temu, że odkryła się Pani mieszkańcom gminy Zalesie, trochę ta gmina się zmieniła? Ta kultura jednak zaczęła tutaj żyć jeszcze w innym... Oczywiście. Samo to, że mam taki piękny dzisiaj wieczorek poetycki. Jaki piękny wystrój. No, podziękowania dla pani dyrektor Joli Haciewicz. No, ona to się przyczyniła do tego. Też pomagała mi w przypisywaniu. No ja tak na pieszo, jak mówiąc kolokwialnie, piszę. No to zapytajmy jeszcze o pana wójta. Myśli pani, że pan wójt czytał pani wiersze? Bardzo lubi moje wiersze. Motywuje mnie. No czasami prosi, żeby coś tam, gdzieś jedziemy, to napisać. No wyjeżdżamy na Dożynki, jest to Dożynka. Wyjeżdżamy gdzieś na jakąś wycieczkę, jest to wycieczce. Należy również do klubu seniora. I po każdym wyjeździe powstał wiersz. Niektóre są zamieszczone właśnie w tym tomiku. Świetna robota, panie Maszulo. Czyli co, po czwarty, ale myślę, że nie ostatni. Mam taką nadzieję, jeżeli Bóg pozwoli. I będę żyła. Zawsze. Już powstają nowe. Może kiedyś. Króla Jaworska, gmina Zalesie. Drodzy Państwo, echo i wieczór poetycki. Zapraszamy panią Urszulę, znajdziemy na Facebooku. Urszula Jaworska. Prawdopodobnie tak piszemy, powinniśmy panią znać. Tak. W tym momencie pani Urszula Jaworska podpisuje swój czwarty tomik poezji pod tytułem Echo z dedykacją specjalną dla redakcji Radio Beeper. Zapraszamy, myślę, że pani Urszula, również jej wieczorki poetyckie w gminie Zalesie to nie koniec takich spotkań, a naprawdę, drodzy Państwo, warto oderwać się od codzienności i posłuchać tego, co w duszy gra i w sercu pani Urszuli. A naprawdę wychodzą bardzo ciekawe kompozycje. Czwarty tomik, Echo. Dziękujemy pani Ulu. Dziękuję bardzo.